W tej chwili rozładowujemy rowery na wyspie Bracz. Będziemy zdobywać widową górę. To jest prawie 800 metrów wysokości. Zobaczymy. Witaj, przygodo. Ten film to pamiątka z naszej kolejnej wyprawy rowerowej po chorwackich wyspach. Zaczynamy od wyspy Bracz. Jurek jak zwykle służy serwisem, swoją wiedzą. No i drużyna Chestera w tej chwili zbliża się do pierwszego wzniesienia po drodze na wyspę, na widową górę. To górzysta wyspa należąca do środkowej Dalmacji. W linii prostej długość wyspy to około 40, a szerokość około 12 km. Mieszkańców jest tylko około 14 tysięcy. Od lądu stałego wyspę oddziela cieśnina o szerokości 5 do 12 km. Nie tylko położenie wyspy Bracz przyciąga podróżnych. Ta malownicza wyspa słynie z jednej z najpiękniejszych plaż na świecie, czyli z plaży Zlatni Rat. Na malowniczość wyspy wpływa również niezwykle bogata fauna i flora. Dużo tu gajów oliwnych i lasów piniowych. Czuwają Czesław i Daniel nad zamknięciem peletonu, żeby nikogo nie zabrakło. I ja też czuwam, aby każdego złapać w kadr. Po śniadaniu wyruszyliśmy z portu Putiszta. Jedziemy w tej chwili 7 km pod górę. Cały czas pod górę. Wzniesienia najmniej to jest 5%. No do więcej. Ile ma maksymalnie? 9 wzniesień. No jest to wysiłek dosyć spory. Szczególnie, że pogoda jest no 31 plus. Jakbyś zobaczył, jak jestem mokry. Wczoraj nie rokowa. A ty myślisz, jestem, że my to z tego alkoholu nie oddajemy? Zbliżone ciało jakby. Po długim podjeździe to aż przyjemnie się napić takiego piwka cytrynowego. Góra wycisnęła z nas siódme soki. Chorwacja szczyci się doskonałą jakością wody pitnej. Bez obaw można pić wodę z kranu. Tak, w tej chwili nastąpiło uzupełnienie płynów i jedziemy do restauracji na tatara ulubionego. Ciekawostką jest fakt, iż wydobywanego tutaj marmuru użyto do budowy Białego Domu w Waszyngtonie, a na straganach można wybrać bardzo dużo pamiątek wykonanych z tego marmuru. To teraz ja muszę gonić peleton. No, pojechali na Milną. No to do zobaczenia.
Nie, ale zobaczymy, kiedy oni przyjadą. Oni bardzo długo będą jechali, a przynajmniej Czesiek, bo Czesiek zna drogę i mówi, że o, spokojnie. Ta sosenka jest ładna. Ale otwiera, no to super, już jesteśmy uratowani. Datum. Ale nieważne, terminowane nieważne, aby mokre. Aby mokre. Nie ma pojma, Dawidin. Ja, nieważne, może być góra. Dawidin, ja. You want? Ja! Okay. No, pokaż co masz, no to jest facet uratował. No. No. Siedzieliśmy, a tutaj raptem się zjawia, otwiera, no rewelacja. Wasze nie są. Ja mam jeszcze spletę, bo ja robię spletę. Jak tam peleton? Gdzie peleton, opowiadaj? W rowie leżą. Pali jedzie. Jadą tam. Ale dużo motywacji było trzeba. Jest tutaj coś do picia? Jadą, dajcie im trochę odpocząć, nie? Jeszcze coś? Jest. Kapitan dojeżdża. Nic! Uda zamknięta, nie ma. Kapitan patrzy, jest zdjęcie na niego. Tam na wodę nie było, wiesz. Przyniósł, zobaczył butelkę jakoś tam przyniósł, to po oranż jakoś witaminowe mało. Datek coś, prawda? Mówił, nieważne, datek. Przyniósł kilka butelek, wiesz, takich niedużych. Wiesz. No, nas nie czeka, czekają nie tylko drogi asfaltowe, ale takie szutrówki. Mieliśmy przed chwilą wielokilometrowy zjazd, bardzo kręty, wiatr niesamowity. I teraz wjechaliśmy na szutrówkę, aby dojechać do miejscowości Bol. Tam siadamy na statek, ale póki co musimy przejechać ten kawałek. Ta droga prowadzi niestety na plażę, a nie do naszego celu. Ta z lewej. No, szutrówka i dalej tam zboczem góry. No tak mamy jechać. Jeszcze chyba z 5 km. Zbliżamy się do Bolu, boczną drogą. Krajobraz jest przepiękny, w dole morze, błękitne. Ta laguna. Tam już nasza grupa podjeżdża na ostatnim podjeździe. Potem będzie zjazd do Morawicy, a potem już mamy Bol. Bracz oferuje też wiele atrakcji turystycznych w miasteczkach Bol, Supetar i Postira. Te miasteczka to również nasze miejsca zejścia lub wejścia na statek.
Wyspa Bracz jest nazywana często renesansową perłą Chorwacji, na której słońce świeci niemalże przez cały rok. Dlatego też nawet zimą przybywa tu wielu turystów. Już niedaleko Bol. Zamiast jechać, cieszyć się, to my cały jedziemy i cały czas się odbywa, albo martwimy, albo... Teraz wpływamy do portu na wyspie Hvar. To jest to ucieczka, czy schronienie przed wiatrem Jugo. Na wyspie Bracz nie było gdzie się schować. A tutaj port osłonięty jest od silnych wiatrów. Załoga, zespół rowerowy w tej chwili relaksuje się. A tutaj nasz kapitan prowadzi nas bezpiecznie do portu. Werbowska. Port Werbowska. Werbowska. Czyli informacja z pierwszej ręki od kapitana. Port Werbowska na wyspie Hvar. Chorwaci słyną też z dbałości o tradycję i przywiązania do kraju. W większości są to katolicy. Hucznie obchodzą święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Jest to naród bardzo otwarty i gościnny. No tutaj wynurza się Wojtek. Kogo szukasz? Wszystkich żon szukam. Powiedz, jak spędziłeś ten czas. Fantastycznie. Długie pływanie. Tego zazdroszczę. Parę kilometrów. No super. Także fajny spacer. Piękne okolice. No. Bajeczne dzieje. Super. Po to przyjechaliśmy. Prawa tam, ojeli. Dobre. Chorwacki zwyczaj nakazuje, aby gospodarz zaoferował gościom poczęstunek. Nie powinniśmy mu odmawiać. Od starożytności kultywuje się tutaj picie wina. Związane jest to z wiarą w uzdrowicielską moc tego napoju. Wielu z nas próbowało to sprawdzić na sobie. Na drugi dzień dochodziliśmy do wniosku, że istotne jest właściwe dawkowanie. Na Bracz jeszcze wrócimy w czasie tej wyprawy.